No, może być. Czekaj, czekaj, ja idę z drugiej strony. Bo ten. Bo nie pasuje oświetlenie, wiesz? Dawaj teraz. No. No czekaj, to mi zaraz jeszcze ustawisz tam z boku gdzieś. Kurda, ale niziutki faktycznie. No. Miałem kupić w planach, oczywiście w przyszłości jest kupno opryskiwacza, natomiast ze względów cenowych został zakupiony ten zbiornik do RSM-u. O co chodzi z tym wszystkim, bo jak widzicie, jest to swimmer i dobrze wiecie, że ja nie do końca byłem zadowolony z tego zbiornika na ropę, gdzie są te filmy. Nie chodzi tutaj o sam zbiornik, z którego byłem niezadowolony, tylko bardziej o licznik, w którym wiecznie padają baterie i moim zdaniem ten licznik w tym zbiorniku 2500 litrów do ropy powinien być zrobiony po prostu od zasilenia, czyli zasilony po prostu. Lub te baterie powinny być takie łatwo dostępne, a nie jakieś baterie LR1, których szukałem w mieście kupę czasu. Powinny być łatwo dostępne do wymiany i tyle. No, ja jestem przyzwyczajony do liczników mechanicznych, więc to mnie wkurza w tamtym zbiorniku. Jeżeli chodzi o sam ten zbiornik dwupłaszczowy, no to nie można się do niego przyczepić. Natomiast pompa też ma tak słaby silnik, że tam stanęła. No, to zdjąłem obudowę i tam poruszałem, nie? Ale w przypadku tego zbiornika dwupłaszczowego, to problem był taki i wkurzenie moje takie, że to było takie zmuszanie nas, czy rolników, czy przedsiębiorców do kupowania, gdzie wiadomo, że każdy korzystał z Mauserów, koszy 1000 litrowych, co nie? Czekajcie sekundę. No, bo tam osoby kolejne byłyby się pojawiły na filmie. No, także generalnie to drażniące było, czyli ten licznik i ten. Wiadomo, że to tam można przerobić, ale to ma być. Ja jestem przyzwyczajony do perelowskich liczników, które są mechaniczne, działają i są niezawodne. I tyle w temacie. Takie, ja liczę paliwo, bo muszę liczyć, bo się tak rozliczamy tutaj zawsze. Więc trzeba to czy ważyć, czy liczyć, więc to było drażniące, nie? No i teraz tak. Z azotu się nie zrezygnuje, no bo produkować trzeba, wiadomy temat. Ja planowałem kupić ogólnie, właśnie czy kupić. No, rozglądałem się za opryskiwaczem do New Hollanda, coś tam kombinuję, nie mówię, że nie. Opony do New Hollanda były niedawno wystawione, ale te Firestone'y na razie chyba zostają. Trafiła się batyra, ta brona talerzowa. No i na razie temat odpuszczamy, bo trzeba się zatowarować chemią, zrobić dobrą ochronę. W miarę na tych polach, no to wiadomo, dopóki nie skosisz i nie masz tego w magazynach zważone, czy tam sprzedane i faktur, no to tam możesz sobie tworzyć, nie? Pomodlić się i poprosić, żeby było dobrze, taka jest prawda, no ale ile w naszej mocy, no to trzeba nawieść i zadziałać, nie? Także tak, normalna cena na OLX-ie, bo tam nie miałem żadnych kontaktów czy coś, no to mówię, dobra, na OLX-ie 15 tysięcy wszędzie są powystawiane, to jest cena plus koszty. Mówię, panie, kanał na ile za niego? 15 100. Mówię, nie, no 15. Mówię, ile się jeszcze tam urwie? Mówię, 28 tysięcy ludzi, kurde, na kanale. Reklamkę jakąś wam cyknę czy coś, nie? To chyba jedna z pierwszych takich rzeczy, gdzie tak podszedłem do tematu, nie? No ale to też nie jest najtańsza rzecz. Nie, to jest cena standardowa. Mówię, 15 koła netto. I 15 koła jest milion, jest 1000 ofert na OLX-ie, także tutaj w ten sposób to wygląda. Nic się nie udało, przez YouTube'a nic się nie udało ugrać, nie wiem co. Trzeba było, mówię, to może gorzałeczkę, mówię, przyjadę, bo to tam niedaleko firma. No to pan przyjedzie, mówię, to możemy wypić, nie, ale sceny już, nic się nie da. No także nic ten YouTube w zasadzie ciekawszego oprócz kontaktu dobrego z wami, tam śmiechów, to nie daje. No także jest taka kurda zielona beczka, żona się pyta, nie było w innych kolorach, mówię, były czarne, ale one są na wodę, one niby są lżejsze. Przyjechał gość, mówię, będziemy się męczyć, kurna, z turem, czy ładowarkę będę musiał ściągać. Wziął go na pasie, kurde, ściągnął na podwórko w parę minut. No i jest taki, kurna, ten piernik, no i co? No i tak pyknęło, kurde, miało być fajniej ten, no i tak grubo ponad 100 tysięcy, tam blisko chyba 140 na te wszystkie azotowe, nawozowe tematy wiosenne poszły. No i koszty cholernie wzrosły. No przecież pamiętamy ceny za ciężarówkę nawozu, płaciło się 20 tam parę tysięcy złotych. W tamtym roku to już w ogóle były horrendalne. Teraz ta ciężarówka RSM-u chyba tam 65 tysięcy. Około. Czy dobra cena, czy niedobra, to tam nie wiem, sezon pokaże, bo to tam ten. No także co, weźmiemy chyba sobie
Co? Weźmiemy sobie, kurde, tą drabinę, zobaczymy go, baterię będziemy w międzyczasie robić, no i tyle, no, no i się zdecydowałem, gdzieś go będę musiał postawić. Przymierzałem się do tego już, nie wiem, z 2 czy 3 lata, no i teraz ta różnica cen w miarę tam duża była, zresztą tak samo jak i różnica cen była z, czy tam z New Hollandem też, no bo to są jakby duże te różnice, nie? No i tyle, no i co? No i będziemy walczyć dalej w tym sezonie, no bo to w zasadzie taki na otwarcie sezonu można powiedzieć, że jeden z pierwszych filmów będzie zrobione. No tam jakieś wożenie obornika mam nagrane i remont przyczepy. No i co? No i jak będzie coś nie tak czy coś, no to będziemy, kurde, tak lawirować, żeby było dobrze. No trzeba, takie mamy, kurde, życie i trzeba, kurczę, kombinować. Będzie trzeba coś zrobić z Etorem, no to będzie trzeba zrobić. No będzie trzeba robić tak, żeby było dobrze, żeby się wszystko zgadzało, żeby utrzymać rodzinę i żeby gospodarka szła w miarę możliwości tego, co się będzie robiło do przodu. Nie patrzymy na to, czy to jest maszyna, czy coś. Jeżeli trzeba, kurde, kapitału, czy coś, to trzeba tym tak lawirować, żeby było dobrze. No i w tym przypadku mam nadzieję, że na tym RSM-ie się nie przejadę. Moi znajomi to stosują. Stosuje też dużo youtuberów. Weźmiemy tą drabinę i zobaczymy, jak to jest zbudowane. Tak, no, no także kumpel też mi go polecał. W zasadzie to... Tak, z Michałem jeszcze rozmawiałem. A i co jest za temat jeszcze teraz do tych zbiorników? Jest temat taki, że jak się zalogujesz, masz tego kupionego 22 tysiące litrów. Jak się zalogujesz na stronie, to dostajesz jakiś tam pierdolnik taki, że mierzy ten. Mierzy RSM. W sensie ilość RSM-u mierzy w tym, w zbiorniku, nie? Ile tam go jest. I on jest podłączony, ten miernik, do, no, że przez telefon tam, do GPRS-u, czy jak to tam, że w każdym razie ma ten moduł telefoniczny. No i to jest niby fajne, tak? Bo to jest dokładne i masz wgląd na to. Ale czy to, to jest teraz tak w promocji tutaj do tych zbiorników, że tam za zeta netto to kupujesz, nie? A czy to nie jest przypadkiem tak, żeby nas już zaczyna, że już tam pod tą ekologię nas zaczną kontrolować, że będą wiedzieli, ile RSM-u przewalasz na swoje gospodarstwo i będą ci potem naloty albo coś. No wziąłem to, mówię, kurde, to jest wygodne, nie? Będziesz miał wgląd tego plus minus, ile jest. Zobaczymy, czy to jest takie dokładne, a będzie nie takie, no to się wrzuci, kurna, we wiadro z wodą, nie? Zdemontuję to i to ja już tam sobie poradzę, nie? To się przerobiło i inne rzeczy się w międzyczasie przerabia, to i to przerobimy, nie? Ale to jest takie dziwne, nie? Że trochę zazeta ci dają taki podłączony do internetu moduł, co nie, który jest chyba ciągle z siecią podłączony i podejrzewam, że z całą tą siecią ich tak samo, no to co, no to będą kontrolować, czy nawet i można dane przez to sprzedać, nie? No jest tak, czy nie jest tak? No, no mi się wydaje, że tak jest. Więc no wziąć to wziąłem, nie? Tak na samą próbę zobaczę, jak to jest, a jak będzie coś mi się nie podobało, to się po prostu to przerobi na wiaderko z wodą. Żeby ten być w miarę niezależnym, że tak powiem. Aha, tutaj są jakieś tam dwie montażówki. Co, no jest zbiornik, jest T22, tam kawał plastiku. W zasadzie tutaj te złącze standardowe. Jest tu w ogóle opisany ten zawór jakoś. 1000 WG0, wiatr zaczął wiać. Czy on jest opisany jaki ten? Tutaj co zrobili? Na klej skręcili. Fajnie. Podoba mi się, że to jest na klej. Złącze dwucalowe, tu uszczelka, dziura przewiercona. Nie widzę oznaczenia zaworu, no ale na pewno jest nierdzewny. I teraz tak. O, długi film się nam znowu robi, ale to już jest standard. Rozmawiałem z kolegą. Mówi, że on nie korzysta w ogóle z tych przyłączy standardowych. Próbowali kiedyś zalać ten zbiornik od dołu. To ten zawór chyba popękał, coś się z nim stało. Generalnie ta nierdzewka też jest dosyć twarda. Więc on mówi, właśnie ten mój ziomeczek, że on korzysta po prostu i wlewa przez tą pokrywę, nie? Normalnie przez pokrywę wlewa. Aha, to trzeba odbezpieczyć. Tutaj zobaczymy, co to jest. Jakiś tam, kurde, pewno do mierzenia. Grzybek odpowietrznik. Złącze niby do zalewania, ale nie wiem, czy właśnie będę z tego korzystał, bo mówi, że jak się zalewa, to wszystko tam dosyć mocno drży. No i tyle, no co ja będę to otwierał? No muszę poszukać miejsce. A tu jest napisane, że 470 kilo netto, a chyba jest w tej napisane, że 600 ileś.
w tej, w instrukcji.